Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget i dzisiaj zabiorę was w dość sentymentalną podróż, dlatego że pokażę wam, jak Shakes wyglądał w latach 2009-2010, no i potem sobie przejdziemy do coraz nowszych wersji, aż finalnie skończymy na wersji remastered, czyli tej, którą ogrywamy obecnie już bodajże od 2018 roku, no i zobaczycie, że ta gierka naprawdę mocno ewoluowała, dlatego że na początku na dobrą sprawę nie było tutaj za wiele do roboty, no ale tyle funkcji na przestrzeni tych lat doszło, tyle tutaj zmian i tak dalej, że zaraz zresztą sami się o tym przekonacie, ale jest to coś pięknego i postanowiłem taki film nagrać. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie i przede wszystkim piszcie komentarze, co wam się najlepiej kojarzy z takim starym Shakesem, co najlepiej wspominacie, jakie ogólnie macie z nim wspomnienia, bo wiem, że jest tutaj masa graczy, którzy grali tam w tego Shakesa starego, że tak powiem, za mało lata, którzy tam jakoś niektóre rzeczy dobrze wspominają, niektóre źle wspominają, także piszcie, chętnie sobie poczytam, będzie to właśnie taka fajna, sentymentalna podróż, no a dla niektórych ten odcinek to będzie w ogóle coś nowego, dlatego że jak są jacyś młodsi gracze, to bardzo możliwe, że nie wiedzieli w ogóle, jak ten Shakes kiedyś wyglądał, jak to tutaj się prezentowało, dlatego stwierdziłem, że to będzie naprawdę przyjemny odcinek. No i dobra, myślę, że możemy sobie zaczynać. Przygotowałem dla was sporo screenów, tak szczerze mówiąc. Już wam tutaj pierwszy z nich pokazuję i będziemy sobie lecieć po kolei. Będę tutaj coś dopowiadał od siebie. Natomiast na wstępie chciałbym przede wszystkim podziękować ludziom, którzy mi podsyłali jakieś screeny z tych starych wersji, jak to wyglądało. No i tu przede wszystkim chciałbym podziękować Urbanowi, który dostarczył mi swój autorski film, który został nagrany tam, no właśnie w tych czasach mniej więcej, jak ten Shakes tak wyglądał, jak widzicie na screenie. Dzięki czemu bardzo dużo tych screenów z tego filmu wyciągnąłem i tutaj sobie ich użyję zresztą, więc bardzo oczywiście dziękuję, warto być na Discordzie, bo dzięki temu wiecie, jakie filmy mniej więcej się szykują. Dobra, możemy zaczynać, no i tutaj mamy pierwszego screena, te screeny będą w różnej jakości, wiadomo jak to wygląda, do niektórych się bardzo ciężko dokopać, natomiast zobaczcie, tego screena wam chciałem pokazać, dlatego że to były początki gry i zwróćcie uwagę na funkcjonalność tej gierki, dlatego że tak, no tutaj nie ma nic ciekawego, to jest ogólnie mapa miasta, wiadomo, kiedyś to wyglądało dość prosto, to w ogóle ten Shakes generalnie był chyba wspierany przez wersję flashową, ta wersja flashowa swoją drogą, no skończyło się jej wsparcie, coś takiego i zresztą dlatego pod koniec 2018 roku wyszła wersja remastered, którą najpierw testowaliśmy w fazach beta, to tam no dużo zmian było, dużo, no w ogóle inna gierka można by powiedzieć, jakby nie patrzeć, no i właśnie ta wersja remastered już z nami została i to było spowodowane tym, ta zmiana na nowszy wygląd i to wszystko właśnie, że wersje flashowe czy tam ogólnie flash przestawał być wspierany. No ale dobra, do tego zaraz dojdziemy, no i zobaczcie, tutaj mamy mapkę miasta, ale tego screena wziąłem z uwagi na to, żeby zobaczyć, jakie kiedyś były funkcje w Shakesie. Mamy oczywiście karczmę, karczma działała zawsze tak samo, mamy tam misję, mamy arenkę, która no wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, jak się mylę, to mnie ktoś może poprawić w komentarzu, ale arena wtedy była po prostu, żeby być, w sensie takim, że nawet nam nie dawała tych punktów doświadczenia. Teraz mamy za pierwsze 10 winków każdego dnia punkty doświadczenia, no i generalnie mamy motywację, żeby tą arenę robić, żeby coś tam klikać. Tutaj ta arena, jak dobrze pamiętam, była po prostu po to, żeby była. Mieliśmy tak samo losowanych tam 3 graczy, no i mogliśmy sobie wybrać, z kim walczymy, no ale nic to nam na dobrą sprawę nie dawało, tylko to był taki dodatek, żeby sobie jakieś PvP ogarnąć w gierce, więc to taka ciekawostka. Mamy wartę, ona zawsze działała tak samo, zbrojownie, gabinet magii, stajnie, grzybiarza, mamy zakładkę naszej postaci, pocztę, gildię, salę chwały, lochy i opcje. I to było tyle. Na dobrą sprawę w starym Shakesie, jak ten Shakes był na samym początku, mieliśmy tylko do zrobienia po pierwsze karczmę, która nam coś dawała, po drugie lochy, których było zaledwie 9 pierwszych lochów, które mamy teraz w strefie światła, to były jedyne lochy, jakie wtedy były w gierce, no i w sumie tyle, nie było tutaj nic więcej do roboty, mówię, arena nic nie dawała dodatkowego, więc kto chciał, to ją klikał, kto nie chciał, to nie klikał i nie musiał. Mogliśmy sobie, wiadomo, porolować jakiś ekwipunek, zbrojowni, gabinecie magii, no ale mówię, głównie robienie karczmy i loszek raz na godzinkę, czy tam no za grzyby, no ale tych lochów było dość mało, więc no tyle było rozrywki w Shakesie. Tak to się zaczynało, tyle było funkcji i nic tutaj więcej zupełnie
nie mogliśmy oczekiwać od tej gierki na początku, więc no było to dość zabawne, bo gierka mimo to, że zaczynała w taki sposób, to i tak po latach możemy to już stwierdzić, że odniosła bardzo duży sukces, no a na dobrą sprawę nie było tutaj za wiele do roboty, no nie ma co się oszukiwać. Teraz mamy jakieś pupile, twierdze, podziemie, zarządca areny, tutaj w ogóle wszystkie rzeczy się rozwinęły. Zobaczcie, że nawet doktora Abawu wtedy nie było. Wtedy jeszcze nie mogliśmy kręcić kółkiem nawet, więc to też taka ciekawostka. Także no tutaj bardzo duże rzeczy się rozwinęło. Zresztą tak samo jak wejdziemy w karczmę, to mamy kibel, mamy tam no kostki u tego hazardzisty. No bardzo dużo, każda funkcja, że tak powiem, ma jeszcze jakieś tam osobne funkcje. Tak jak na przykład kiedyś w karczmie robiliśmy tylko misje, tak teraz jakieś tam inne funkcje mamy dodane. Jest ten plakat z misją dzienną. No masa rzeczy ogólnie od tamtej pory została dodana, a kiedyś, jak spojrzymy z perspektywy czasu, nie było tak na dobrą sprawę, co w tej gierce robić, co już powiedziałem. Ale dobra, to jest właśnie dlatego taki screen pokazany, żebyście zobaczyli te zakładki, żebyście zobaczyli, jak mało tego było. No i my teraz możemy chyba lecieć dalej, cyk. No i mamy tutaj przykładowego screena, jak wyglądała wtedy walka. No tutaj chyba się za dużo nie zmieniło tak na dobrą sprawę. Oczywiście teraz jest to ładniejsze, teraz to lepiej wygląda i tak dalej. No ale jak widzicie, walka jak walka. Jakieś tam proste animacje, mamy HP, mamy statystyki. No ale również wam to chciałem pokazać. Kolejny screenek, no i tutaj zobaczcie, mamy jak się prezentowała nasza postać. Jak to wtedy wyglądało, mamy po prawej stronie opis, mamy tam jakąś cześć, mamy pozycję w rankingu, naszą klasę, na dole te ikonki, te kwadraciki, można by powiedzieć, to są miejsca na jakiś dodatkowy ekwipunek. Kiedyś mieliśmy tylko 5 miejsc i to było tyle. No i oczywiście nasze statystyki, możemy sobie je dodawać. Jakiego wierzchowca mamy, też był taki duży pokazany, ile pancerza. No i na dole mamy system tak zwanych, powiedzmy, osiągnięć, chociaż to nie były osiągnięcia, teraz mi uciekło słowo, natomiast to były po prostu takie ordery, może bardziej takie odznaki, że jak na przykład zrobiliśmy tam ileś walk na arenie, chyba ileś wygraliśmy, ileś tam golda nasza postać zarobiła, to te ordery się wbijały, no i po prostu no potem się robiły takie złote, no i tak to wyglądało. Teraz te ordery zostały zastąpione przez system osiągnięć, który mamy w klaserze, więc to jest kolejna, można powiedzieć, ciekawostka. No ale właśnie tak to wyglądało, jak weszliśmy sobie na naszą postać. Lecimy dalej, tu w sumie wam mogę pokazać, no zobaczcie, no wystarczy to porównać, jak to teraz wygląda, zupełnie inaczej, zupełnie, no myślę, że bardziej przejrzyście nawet. No zobaczcie, no mamy wierzchowca, po co nam był wierzchowiec, taka duża informacja, jakiego używamy, jak możemy mieć to tylko w kółeczku, nie? Więc no kiedyś to było zupełnie inaczej, ale nie będę wam, może ja się tu chcę skupić głównie właśnie na tym starym Shakesie, tym pierwotnym, nie będę wam tu pokazywał za bardzo tego, jak to teraz wygląda, no bo to myślę, że wszyscy wiedzą, tu nie ma żadnych ciekawostek. Dobra, lecimy sobie dalej, cyk, kolejny screenek. Tak wyglądała nasza poczta, tutaj też w ramach ciekawostki, mamy jakieś zaproszenie do gildii, mamy, że nas zaatakowano. W ogóle z tego co pamiętam, nie było podziału, że mieliśmy zwykłe wiadomości, mieliśmy właśnie jakieś ataki w twierdzy i tak dalej, no w sensie wtedy nie było twierdzy, ale wiecie, o co chodzi. Tak wtedy wszystko chyba było, jak dobrze pamiętam, bo to też już tak jak przez mgłę, wszystko było w tej głównej poczcie, więc tak to się prezentowało. Lecimy dalej, tak wyglądał ekran gildii, zobaczcie, na dole mamy taki ala chat i ogólnie to, co teraz wysuwamy sobie po prawej stronie. Mamy tam taki mieczyk, żeby się zgłosić do ataku albo generalnie zaatakować. Mamy tą tarczę do obrony. Mamy system w ogóle ulepszeń. Kiedyś był system ulepszeń. Kiedyś każdy mógł wpłacać ileś tam grzybów, ile chciał, ileś tam golda, ile chciał do gildii. No i za to się gildia rozwijała. Było to bardzo przyjazne niestety, no jakimś multikontom, botom, bo po prostu ludzie, wiadomo, zakładali sobie gildię i no wpłacali jakimiś multikontami, jakimiś botami i tak dalej golda. Potem wychodzili z tej gildii, wchodzili kolejnymi kontami, no i to nie było zbyt przychylne generalnie, dlatego też zmienili ten system gildyjny, to już w sumie nie tak dawno, znaczy no niedawno, no powiedzmy nie tak dawno, że teraz gildia od startu ma 50 miejsc, bo wtedy chyba na starcie miała 10, jak dobrze pamiętam, od startu ma 50 miejsc, od startu można wszystkich sobie dodać, no i dzięki temu
Po prostu, no wiadomo, każdy odpowiada za siebie, każdy ma swoje ulepszenia i wygląda to o wiele lepiej. Zresztą zobaczcie, mamy skarbiec i trenera, czyli to co teraz, no i na górze mamy coś takiego jak twierdza. I właśnie ulepszając tą twierdzę, zwiększaliśmy sobie maksymalną liczbę członków gildii. Więc to również taka ciekawostka. Na środku mamy opis, na dole pod tym opisem mamy ile aktualnie gildia ma grzybów, ile ma golda. No i po prawej stronie mamy, jak widzicie, listę członków, więc tak to się ogólnie prezentowało. Dobrze, lecimy dalej. Sala chwały, proszę Państwa. Sala chwały wyglądała kiedyś tak, tutaj akurat topka pokazana, mamy poziom, mamy cześć, gildię, nazwę postaci i pozycję. No za wiele się nie zmieniło mimo wszystko, w sensie no jest taki sam schemat powiedzmy, ale jednak no trzeba przyznać, że obecnie wygląda to o wiele lepiej. No i tak, no teraz zobaczcie, to na przykład wtedy mieliśmy zaledwie 15 pierwszych pozycji pokazanych, teraz mamy aż 31, nie? Więc to też taka ciekawostka. Dobrze, dalej. Tutaj mamy zbroję. No to się akurat bardzo nie różni, wyglądało tak samo, mogliśmy sobie rolować te itemki za grzybki, mogliśmy sobie tutaj kupować, no mówię, to wygląda bardzo podobnie, oprócz tam jakiegoś odświeżenia wyglądu i tak dalej, mechanika za bardzo się nie zmieniła, gabinet magii tak samo, bardzo podobnie. Tutaj również za wiele się nie zmieniło. Lecimy dalej. No i tak wyglądały opcje. Tak się prezentowały opcje. Mogliśmy sobie zmienić wygląd swojej postaci, jakieś tam coś tam pozaznaczać, głośność ustawić, flagę, maila zmienić, hasło, aktywować konto, usunąć konto. No tak to się prezentowało kiedyś, nie? Więc te opcje również w tym momencie są o wiele bardziej rozbudowane. Dobra, lecimy dalej. No i lożki. To co wam już powiedziałem wcześniej, jak omawiałem tego pierwszego screena, mamy lochy, no i jak widzicie tych lochów mamy zaledwie 9, czyli te pierwsze 9 lochów słynnych, które teraz musimy ukończyć, żeby sobie odblokować wieżę, bo tam potem ta wieża została dodana, pachołki i tak dalej, tak czy inaczej, no wiecie, kiedyś było tylko pierwszych 9 lochów, jak nie mogłeś zrobić przez jakiś czas lochu, to po prostu robiłeś tylko karczmę na dobrą sprawę, nic więcej się nie dało, no i tak to wyglądało, nie? Także jedynie 9 lożków, weźcie sobie pod uwagę, ile my w tym momencie mamy tych lochów tutaj dodanych, nie dość, że potem została dodana wieża jako taki dodatkowy loch, tornado, mamy portale do piekieł, kiedyś tego nie było, no to w tej strefie światła ile tych lochów jest, no i tutaj tak samo, no 27, jeżeli dobrze pokazuje, dokładnie 27 lochów mamy w tym momencie, jak sobie oczywiście weźmiemy razy 2, no bo strefa światła i mroku, oprócz tego jakieś karuzela z idolami, tak jak wspomniałem, tornado, wieża, no teraz jest zdecydowanie więcej do roboty, jeżeli chodzi stricte o jakąś walkę z przeciwnikami w lochach, nie? Wiadomo o co chodzi. Także no również się to bardzo mocno rozbudowało. Teraz mamy kolejnego screena i to jest screen, który już pochodzi z troszeczkę nowszej, powiedzmy, wersji gry, że tak powiem, dlatego, że zobaczcie, mamy tutaj, to też swoją drogą od widza, pozdrawiam, mamy już tutaj no wiele więcej rzeczy, mamy pupile, mamy abawuwu po lewej stronie, mamy tą twierdzę, więc no tutaj to już jest zdecydowanie ten nowszy shakes, natomiast w dalszym ciągu oparty na tym fleszu, jeżeli się nie mylę, mogę coś powiedzieć głupiego, dlatego, że no ja tam się na tym bardzo nie znam, ale to była jeszcze ta wersja fleszowa, która właśnie, to co już powiedziałem, zakończyła swoje wsparcie, w sensie no już nie była więcej wspierana, dlatego musiała wejść wersja remastered. Także no tutaj już widzimy o wiele więcej tych zakładek, nadal ten system orderów na dole, no ale już to troszkę inaczej wyglądało. Teraz już mamy tutaj EQ po prawej stronie, które możemy rozbudowywać, bo już się pojawiła twierdza, czyli się pojawił skarbiec. Na dole mamy pole do opisu, żeby coś wpisać, no i te ikonki wierzchowca, chociażby potek i tak dalej, już tak troszeczkę bardziej no zwężone, że tak powiem, nie? Bardziej upchane w jednym miejscu, żeby to nie było tak dziwnie i głupio, można powiedzieć, zagospodarowane. Dobrze, dalej. Tutaj mamy też jakiegoś screena, to już jest też wersja flashowa, no ale widzicie, no między tą wersją pierwotną, a między tą wersją flashową, chociaż ta pierwotna to też była chyba flashowa, nie wiem, za wiele się nie zmieniło, dlatego że doszło oczywiście bardzo dużo nowych funkcji i tak dalej, no ale wygląd był mniej więcej ten sam, troszkę tam pozmieniali różnych rzeczy, no ale wyglądowo tutaj zdecydowanie wersja remastered, czyli ta, na której obecnie gramy, no zrobiła najwięcej roboty, jeżeli chodzi stricte o ten frontend, chyba tak mogę powiedzieć. No i ostatni screenek, cyk, tutaj już mamy jakiś wyższy poziom, jak widzicie, te ordery, zobaczcie, że już takie na złoto, to co wam powiedziałem, bo po prostu te ordery
no im się miało więcej rzeczy zrobionych, tam były chyba ilość godzin przepracowanych na warcie, tak jak ilość golda, którą nasza postać zarobiła, to co już powiedziałem, ale jeszcze właśnie ilość godzin przepracowanych na warcie i coś tam jeszcze, no to te ordery się robiły takie coraz lepsze, aż w końcu wyglądały tak jak widzicie na dole, czyli tak no na złoto były podświetlone po prostu, nie? No i tyle mam screenów dla was, jeżeli chodzi o ten, tą podróż, którą was zabrałem, dość krótką, no ale tak to na przestrzeni lat się rozwijało. Na początku było, mówię, ta wersja pierwotna, gdzie nie mieliśmy praktycznie nic do roboty w porównaniu z tym, co mamy teraz. Potem, jeżeli chodzi o stricte graficznie, to się jakoś bardzo nie rozwijało, ale dochodziło bardzo dużo nowych funkcji, co widzicie po zakładkach po lewej stronie. No i doszliśmy do tego momentu. Teraz mamy rok 2023, początek oczywiście. Pod koniec roku 2018, z racji tego, że ta wersja flashowa już nie mogła być dalej rozwijana, flash przestał być wspierany i tak dalej, wyszła wersja Remastered. Wersja Remastered, która wygląda w tym momencie tak, jak sami widzicie. No, już jesteśmy przyzwyczajeni do tego wyglądu, natomiast jak ona wchodziła, to mieliśmy jej zwolenników i przeciwników. Ja na początku, ja w ogóle od samego początku się jarałem, bo w ogóle jak ktoś sobie przypomni, jak to wyglądało, to pod koniec chyba właśnie 2018 roku mieliśmy taki dopisek beta chyba w lewym górnym rogu, jak się nie mylę, naszej postaci. No i dzięki temu było widać, że po prostu gramy na tej wersji beta, bo jak ta wersja Remastered już była poniekąd grywalna, ale jeszcze były tam jakieś błędy, no to oni wypuścili betę, można sobie było wybrać, czy gramy na flashu, czy gramy na becie, no i po prostu ludzie z bety tej wersji Remastered zgłaszali jakieś tam błędy, no i to było na bieżąco niwelowane i naprawiane, że tak powiem. No i zresztą ta mapka miasta, nie? Ta wersja Remastered wchodziła jakoś, jeżeli się nie mylę, na jesień, za chwilkę była zima i pierwsze co zobaczyliśmy, jak weszła ta zima na tej wersji Remastered, to ta piękna śnieżna mapa, którą ja chwalę do tej pory, jak to tutaj ładnie wygląda, jak mamy zimę w gierce, jak ten śnieżek pada, coś pięknego. Ja mówię, od początku byłem zwolennikiem tej wersji Remastered, natomiast na początku przeszkadzały mi błędy, bo błędów było dość sporo. Przykładowo wchodziliśmy sobie tutaj do gabinetu magii, potem wchodziliśmy gdzie indziej, coś kliknęliśmy, a nagle nam się rolował sklep w gabinecie magii i marnowaliśmy na to grzybka. Takie błędy pamiętam, że się zdarzały, sporo ich było, no ale jak już w końcu, powiedzmy, te takie najpoważniejsze błędy usunęli, oprócz tego już zaczęło to być jako tak ogrywalne, no to ja się powolutku przeniosłem na tą wersję Remastered, bo ona mi się zdecydowanie bardziej podoba, zdecydowanie jest to ładniejsze, bardziej przyjazne dla oka, co niektórzy mówią, że nie, że jest za bardzo cukierkowe, że stary Shakes był ładniejszy, no ale wiadomo, ile ludzi, tyle opinii, o gustach się nie dyskutuje, każdy ma jakieś tam swoje, natomiast no mówię, mi, jeżeli chodzi o tą wersję Remastered, bardzo to wszystko siada, bardzo mi się podoba, zresztą teraz no już nie mamy wyboru, teraz już, w ogóle teraz Shakes już się nie nazywa Shakes and Fidget Remastered, czyli to co widzimy teraz i w co wszyscy gramy, bo to jest już po prostu zwykły Shakes. Kiedyś był Shakes, nie wiem, czy on się nazywał Classic, czy jakoś tak, który był właśnie na tej wersji flashowej, no i był Remastered, no a jak ta wersja flashowa przestała być wspierana, to wszyscy chcąc, nie chcąc musieli przejść na tą wersję Remastered, no i to już jest po prostu zwykły Shakes, którego mamy od jakoś końca 2018 roku właśnie w takiej postaci. No i tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się wam podobało, piszcie w komentarzach, jak wy wspominacie tego starego Shakesa, jakie macie jakieś tam no wspominki, powiedzmy jakieś historie, może możecie pisać w komentarzu, jak to tam u was wyglądało, czy wam się podoba obecny Shakes bardziej, czy ten stary wam się bardziej podobał, też sobie chętnie poczytam, no i oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że taki film wam się podobał, ciekawostkowy, jakieś tam wspomnienia w was wzbudziłem, młodszym graczom, tak jak powiedziałem, może udało mi się pokazać, jak to kiedyś wyglądało, żeby sobie też, no powiedzmy, uświadomili, że tak mogę powiedzieć, że Shakes kiedyś był zupełnie inny i o wiele mniej tutaj było do roboty. Teraz mamy na dobrą sprawę masę funkcji w porównaniu do tej pierwotnej wersji, no i jest tu cały czas niemalże co robić. Wszystko, dziękuję wam ślicznie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!